pisać, to ja też papierów je zostawię, a tu ojcu, kochany, nie ma nic. A wie pan, gdzie jest ojciec pochowany? Tak, tak, no bo wyczuł, kochany. Ojca zabili, ciało spalili, ale żeśmy po jednym pożarnikach poszli. No, my budowali tak, ten lamnik jest pochłonił parę kilogramów popiołu i jedna częścią pośladki, żeby nie było palenia. A w którym roku? W 45. Zaraz jak przyszli? Jak młoto osy, poszedł do lasu, a oni po wejściu do wsi, proszę pana, wtedy zaczęli swoje czynności robić. Od domu do domu szli panie, co chcieli, to brali, co nie brali, to niszczyli, panie. O, i tak to się odbywało, ta pacyfikacja na tej chwili. Siedmiu gospodarzy spalili do budynku gospodarcze, no i jeden dom nie spalił. Kogo jeszcze zabili? Trzech, tak, jeszcze dwóch, ojca i jeszcze dwóch. I tak jakby prowadzili, to wie pan, do ojciec należał do akcji, to należał do organizacji. A ci dwaj to tak wyprowadzili, panie, i tak strzelał jak do zająca. Tam bez żadnej winy, bez żadnej tam, panie, tylko prowadził, kazał uciekać i stoją strzelał. A pana matka jak też zastrzeliło? Nie, ona moja umarła. Jest to naturalne, tak. Żyła 86 lat. Tak, już nie żyje. Nie żyje, nie. Ale nas nie żyje. A pan wie, gdzie jest uczestnictwo? Co? Pan wie, gdzie jest uczestnictwo? Chwilą to czytałem, to było słuchać. Kogo? Co?